Dzień dobry Państwu. Czy kot Schrödingera byłby optymistą? To jest tytuł mojego wystąpienia i pozwolicie, że zacznę od innego fizyka, także laureata Nagrody Nobla, od Nilsa Bohra. Otóż on kiedyś zaprosił studenta do siebie do domu. Ten student zauważył na drzwiach wejściowych podkowę i pyta: panie profesorze, pan jest fizykiem. Czy pan naprawdę wierzy, że podkowa przynosi szczęście? Na co Bohr odpowiedział: nie, no skądże, pewnie, że nie wierzę. Ale wie pan, słyszałem, że to ma tak wielką moc, że działa nawet jak się w to nie wierzy. I podobnie jest z optymizmem. Proszę popatrzeć na słowa Noama Chomskiego, który gdyby była Nagroda Nobla z lingwistyki, to pewnie by ją otrzymał. On powiedział tak: optymizm to strategia tworzenia lepszej przyszłości. Ponieważ jeśli nie wierzysz, że przyszłość może być lepsza, jest mało prawdopodobne, że podejmiesz działania i weźmiesz odpowiedzialność za to, aby tak się stało. I to jest nasze powszechne rozumienie optymizmu. Ale jest pewien problem. I ten problem wyraził inny laureat Nagrody Nobla, tym razem z ekonomii, Daniel Kahneman. On mówi: nadmierny optymizm jest bodaj najważniejszym ze złudzeń poznawczych, które prowadzi do przeróżnych problemów, a czasem do tragedii. No to w końcu jak jest z tym optymizmem? Należy się go uczyć, czy się go wystrzegać? No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie przytoczyć historię z mojego życia. Ja po zrobieniu doktoratu zainteresowałem się nieracjonalnym zachowaniem inwestorów. I w Polsce szukałem uczonego, który zajmował się tą tematyką i znalazłem. Odwiedziłem go bez większych nadziei, że zgodzi się ze mną współpracować. Zgodził się i do dziś się przyjaźnimy. Co więcej, uważam go za jednego z najmądrzejszych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałem. Spotkaliśmy się, jak pamiętam, we wtorek. Profesor mówi: dobrze, to proszę przyjść w sobotę rano, zaczniemy przygotowywać eksperyment. Przyszedłem w sobotę o 8:00, minęła godzina i poczułem, że coś się pali w okolicy. Mówię, że czuję dym, na co profesor mówi: wie pan, skoncentrujmy się na tym, co jest naszym zadaniem, nie będziemy zajmować się może zapachami. No i koncentrowaliśmy się na przygotowywaniu eksperymentu. Po kolejnej godzinie zobaczyłem, że twarz profesora jest lekko rozmyta. W zasadzie ledwie ją widziałem. Dymu było naprawdę sporo w gabinecie i mówię: jeszcze jedną próbę podejmę. Mówię tak: a panie profesorze, wydaje mi się, że coś naprawdę się pali w okolicy. On mówi: pali się, pali. No pewnie, że się pali. Jest jesień, są liście, liście są palone, a głównie są palone w sobotnie ranki. Od 20 lat ja tu długo pracuję, dlatego że jest mało pracowników. No i stąd jest dym i stąd jest zapach. No to sobie myślę: dobrze, no. Dobrze, że liście, ale zapewne umrzemy tutaj, podusimy się, ale dla dobra nauki czego się nie robi. No i chwilę później z dużym hukiem otworzyły się drzwi i w drzwiach stanęły dwie postaci w pełnym strażackim rynsztunku, w maskach przeciwgazowych, z butlami tlenowymi i dosyć stanowczo wyprowadziły nas na zewnątrz i posadziły na trawce. No i tak sobie siedziałem z profesorem na trawie. Jeden z tych strażaków zdjął maskę i pyta tak nieśmiało: a panowie tak nie czuli tego dymu tutaj? A tam widać, że oknami dym idzie. No to ja mówię: a może profesor objaśni sytuację. No i wtedy profesor mówi tak: no byliśmy zajęci bardzo ważnymi rzeczami, a poza tym prawdopodobieństwa bazowe były po naszej stronie. Od zawsze tutaj pali się liście, więc nie było powodu, żebyśmy uznali, że tym razem pali się coś innego. A strażak mówi: no nic złego się nie stało, ale niemniej no, jestem nieco zaskoczony. Profesor i ja doszliśmy do tego, że liczą się nie tylko prawdopodobieństwa bazowe. Nieco później to sobie uświadomiliśmy. To co się liczy? Otóż liczy się wartość oczekiwana, czyli w największym skrócie prawdopodobieństwo nagrody razy
wartość nagrody minus prawdopodobieństwo straty razy wartość straty. To jest pierwsze z 7 wzorów, które chciałbym tutaj pokazać. Żartuję. 12. I na czym polega optymizm, jeśli popatrzy się na ten wzór? Ano polega on na majstrowaniu przy prawdopodobieństwach. Ludzie zawyżają prawdopodobieństwo sukcesu i zaniżają prawdopodobieństwo porażki. I żeby to objaśnić, warto posłużyć się podziałem, który zaproponował inny noblista, także z ekonomii, Paul Romer. On podzielił optymizm na dwie kategorie. Jeśli poszerzy się ten podział, to wychodzą 4 i wyglądają mniej więcej tak. Optymizm życzeniowy to jest taki optymizm, kiedy dziecko optymistycznie patrzy w przyszłość i ma nadzieję, że dostanie rewelacyjne prezenty od świętego Mikołaja. Nie robi nic więcej, tylko optymistycznie patrzy. Optymizm ślepy to jest taki optymizm, gdzie dziecko wrzuca do ogniska puszkę po dezodorancie, mając nadzieję, że będzie fajna zabawa, nie patrząc na potencjalną stratę. Trzeci rodzaj optymizmu to optymizm inercyjny. Dziecko skacze 7 razy przez kałużę, za każdym razem się udaje, więc jest niemal pewne, że za 8 razem też się uda. I wreszcie ostatni rodzaj, 4, to optymizm uwarunkowany. Jeśli ktoś z Państwa się spieszy, to proszę jeszcze moment poczekać. To jest najważniejsza rzecz, którą ja mam do przekazania. Ten slajd. Potem już nic ważnego nie będzie. Otóż te 3 rodzaje optymizmu, które wymieniłem, one charakteryzują się jedną mega ważną sprawą. Manipulowanie przy prawdopodobieństwach tutaj jest nieuprawnione. Raczej nie należy tego robić, a niekiedy wręcz nie wolno. Natomiast w przypadku optymizmu uwarunkowanego, takiego, gdzie dziecko marzy o rewelacyjnym domku na drzewie, ale przygotowuje się do tego, żeby ten domek zbudować, zbiera materiały, robi plany, organizuje drużynę, wtedy zawyżanie prawdopodobieństwa sukcesu ma sens. Dlaczego? Bo dziecko samo się motywuje i jeszcze zaraża optymizmem innych. I to jest jedyna sytuacja, kiedy majstrowanie przy prawdopodobieństwach przynosi korzyść. Tylko w przypadku optymizmu uwarunkowanego. Pewna pani, Cha Sa-sun, przeszła na emeryturę i postanowiła poprowadzić warzywniak. No, zdała sobie szybko sprawę z tego, że jest jeden problem. Otóż nie potrafi prowadzić samochodu. No dobra, zrobiła to co każdy. Zapisała się na kurs, a następnie poszła na egzamin. Za pierwszym razem nie zdała, za drugim nie zdała, za trzecim nie zdała, za 7, za 49 i za 77 też nie. Postanowiła, że nie podda się i wprowadzi zdawanie egzaminu do swojego stylu życia. Czyli codziennie o 9.30 szła zdawać egzamin, a następnie zajmowała się innymi sprawami. Po 2 latach życie nieco jej się skomplikowało i nie mogła już codziennie chodzić na egzamin, chodziła tylko 3 razy w tygodniu. Aż, jak Państwo widzą, za 950 razem zdała. Zdała i stała się kultową postacią w Korei Południowej, jeśli chodzi o propagowanie optymizmu. Dostała w nagrodę Kia Soul, jak Państwo widzą, brała udział w wielu kampaniach reklamowych, przyjeżdżali do niej dziennikarze. Zapytana, skąd wziął się u niej tak duży pokład optymizmu, takie zdeterminowanie, taka wytrwałość, odpowiedziała, że widzi 2 przyczyny. Pierwsza, za każdym razem, przystępując do egzaminu, miała nadzieję, że go zda. Ona nie planowała, że będzie to trwało parę lat. I drugi powód, mówi, słuchajcie, ja wydałam tyle pieniędzy na wpisowy i na transport, że po prostu nie mogłam się wycofać. Optymistycznie dodała, w połowie. To jest optymizm uwarunkowany. Ten, gdzie manipulowanie przy prawdopodobieństwach ma sens. Ale nie zawsze tak jest. Weźmy taką muchę na szybie. Ona może mieć głowę pełną marzeń.
i wierzyć, że wszystko może się zdarzyć. Ale nie jest w stanie przejść na drugą stronę szyby. Nawet jeśli bardzo się stara. Może zmarnować sobie życie, optymistycznie patrząc w przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobieństwo tego, że przejdzie na drugą stronę, wynosi zero. I to jest optymizm życzeniowy w skrajnej postaci. No i warto od czasu do czasu zastanowić się, jeśli coś nam naprawdę nie wychodzi, czy aby nie jesteśmy w sytuacji muchy na szybie i może trzeba zająć się czym innym. A teraz gość, który nazywał się Beaujolais, był inżynierem. Przygotowywał do startu prom kosmiczny w Stanach Zjednoczonych. I zauważył, że uszczelki typu O-ring słabo spisują się w warunkach niskiej temperatury. A prom miał być wystrzelony zimą. No i zgłosił to swoim zwierzchnikom. Oni go ignorowali, aż w końcu któryś z nich powiedział mu: słuchaj, Roger, to jest najwyższy czas, żebyś ty zdjął ten swój kapelusz inżyniera i założył kapelusz menedżera. No i prom został wysłany. To był Challenger. Po kilkunastu sekundach doszło do katastrofy, zginęła siedmioosobowa załoga. Co za rodzaj optymizmu reprezentowało zwierzchnictwo Beaujolaisa? Optymizm ślepy, czyli niewrażliwość na potencjalną stratę. Kolejny bohater to Arthur John Priest. Otóż ten facet był zawodowym marynarzem. Pływał na Titaniku. Wiadomo, jak Titanik skończył. On się uratował. Ale to nie wszystko. On wcześniej pływał na dwóch statkach na Olimpiku, który tonął w 1911, a także na Asturiasie, który tonął w 1908. Priest nie skończył też na Titaniku. Zaciągnął się na kolejny statek, który zatonął w 1916 roku. Priest się uratował. Zatrudnił się na statku o nazwie Britannic, który zatonął w tym samym roku co poprzedni. Priest się uratował. Pływał na statku Donegal, który zatonął w roku 1917. Priest się uratował. Następnie usłyszał: nie. Panu dziękujemy. I teraz 6 razy z rzędu to wystarczy. Prawda? Wiadomo, kto był sprawcą tych wszystkich rzeczy, przynajmniej potencjalnym. Po co ryzykować? Po co brać na siebie takie obciążenie i przyjmować go na kolejny pokład? Jeśli ktoś odniesie sukces kilka razy z rzędu, to jego otoczenie zaczyna uznawać go za Boga. On sam uprzejmie się też na to zgadza. I to jest najczęściej początek jego końca. To powoli podsumowując, jak to jest z kotem Schrödingera? Kot Schrödingera to taka metafora z mechaniki kwantowej, gdzie kot zamknięty w pudełku jest jednocześnie żywy i martwy. Do momentu, kiedy otworzy się pudełko, nie wiadomo, jak z nim jest. No i teraz pytanie, czy ten kot, będąc w tym stanie, powinien być optymistą? Proszę zauważyć, że on może być optymistą. Nie ma jakiejś katastrofy, która może się zdarzyć, jeśli się pomyli. No co mu grozi? No to, że jeśli otworzy się pudełko i on okaże się martwy, no to przeżyje pewnego rodzaju rozczarowanie. No to wszystko. I to jest oczywiście optymizm życzeniowy. A na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedną historię o optymizmie uwarunkowanym, czyli o tym najważniejszym, o tym, który pcha ludzkość do przodu, który powoduje, że mamy wzrost gospodarczy, rozwój i postęp. W roku 1939 na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych wszedł film, w którym Ronald Reagan grał rolę agenta Secret Service. Film zresztą miał tytuł Code of the Secret Service. W roku 1981, 30 marca, republikański prezydent Ronald Reagan, opuszczając Hotel Hilton w Waszyngtonie, został postrzelony przez Johna Warnocka Hinckleya Jr., który chciał zaimponować pewnej aktorce i oddał 6 strzałów do Reagana i do jego otoczenia. I agent Secret Service'u pociągnął leżącego na chodniku Reagana za pasek od spodni w kierunku limuzyny, wepchnął go do samochodu, wsiadł z drugiej strony i
prosił kierowcę, żeby pojechał do Białego Domu. Potem wykonywał standardową procedurę. Objął prezydenta i sprawdzał, czy nie jest ranny. Następnie zapytał, jak się czuje. Reagan złapał się za serce. Ten agent pyta, czy coś jest z sercem niedobrze. A Reagan mówi, nie, wszystko w porządku, tylko wydaje mi się, że przed chwilą złamałeś mi żebro. Jadą dalej. Reagan zaczął kasłać. Okazuje się, że chusteczka jest czerwona od krwi. Agent wykonał decyzję życia. Zmienił kurs samochodu i zamiast do Białego Domu skierował go do najbliższego szpitala, powiadamiając oczywiście szpital, co się dzieje. A Reagan na to powiedział, co pan robi? Ja być może ugryzłem się w język przy obiedzie. Podjechali do szpitala, Reagan dalej odgrywał swoją rolę, powiedział, że on o własnych siłach pójdzie na izbę przyjęć. Wysiadł z samochodu, zrobił kilka kroków, stracił przytomność i upadł. Na noszach dotarł do szpitala i na chwilę odzyskał przytomność. I chirurg, który go właśnie przyjmował, pyta, panie prezydencie, czy pan mnie słyszy, czy pan wie, co się stało? A Reagan mówi, nie, nie wiem. Został pan postrzelony. A Reagan mu przerwał, o, to przepraszam, nie zdążyłem się schylić. I za chwilę będzie pan miał operację. Czy pan rozumie, co ja mówię? A Reagan, no tak, rozumiem, tylko czy wy, aby tu wszyscy jesteście republikanami? Operacja się udała, Reagan dochodził do zdrowia, a to jest widok, który miał z okna swojego pokoju. Na przeciwległym budynku napisano, nie ma teraz republikanów ani demokratów, wszyscy jesteśmy jedną rodzinną. Ron, wracaj do zdrowia. I Ron posłuchał. Wrócił do zdrowia, a następnie podziękował agentowi Secret Service'u, który uratował mu życie. I na spotkaniu usłyszał następujące słowa. Panie prezydencie, czy pan wie, że w roku 1939 pan zagrał swoje przeznaczenie w filmie pod tytułem Code of the Secret Service? Reagan nie wiedział, o co chodzi. A agent, który nazywał się Jerry Parr, objaśnił. Ja miałem wtedy 9 lat. Poszedłem na ten film z moim bezrobotnym od długiego czasu ojcem. Ten film mnie zachwycił. I po tym filmie, w którym pan grał agenta Secret Service'u, obiecałem sobie, że zostanę kimś takim. Reagan był zaskoczony, a Parr dodał, wie pan, a ten 30 marca 1981 roku to był najgorszy i zarazem najlepszy dzień w moim życiu. Dziękuję państwu bardzo.